W Teatrze Miejskim odbył się 10. przegląd zespołów artystycznych placówek specjalnych. Organizatorami imprezy są jak co roku Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze. Po raz pierwszy przegląd odbywał się w 2005 roku. Jego inicjatorkami były Urszula Bednarek i Elżbieta Walus. Organizacją przeglądów kolejnych zajęły się już Magdalena Dańczura i Elżbieta Walus. Znaczący wkład w organizację przeglądu włożyły również Agnieszka Bochenek-Myślikowska oraz Bożena Kurzydło. Każdego roku impreza przebiega pod innym hasłem. Między innymi były to już świat bajki Andersena, świat w poezji dziecięcej, obraz dziecka w baśni, idol książkowej stronnicy, podróże z legendą oraz patron mojej szkoły. W tym roku tematem wiodącym była Nasza Kraina Marzeń. Celem imprezy jest przede wszystkim prezentacja dorobku artystycznego dziecięcych zespołów z placówek specjalnych oraz integracja tego środowiska. W tegorocznej edycji przeglądu wzięły udział zespoły z placówek specjalnych z Głogowa, Bolesławca, Lubina, Legnicy, Kłodzka, Wałbrzycha, Jeleniej Góry i Jawora.